Dzień dobry. Serdecznie Państwa witam na naszym już ostatnim w tym roku szkolnym webinarze Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. To będzie taki specjalny webinar z gośćmi, webinar, na którym będziemy trochę podsumowywać działania od właściwie już od września 2019 roku w naszym projekcie, więc trochę będzie nostalgicznie, będziemy też Państwu dziękować i pokazywać również Państwa pracę i wkład w ten projekt. Co będziemy dzisiaj robić? Oczywiście będziemy mówić o naszych podstawowych wartościach, o których ja lubię też przypominać, więc one się tutaj na naszym tym pierwszym slajdzie znalazły. Będziemy mówić o współpracy i o uczeniu się i o zasobach. I będzie też trochę na końcu o przygodzie, ponieważ mam takie dwie propozycje też dla Państwa na najbliższy czas. Więc to jest na poziomie naszych ideałów, o czym będziemy mówić, a co będzie się działo. Najpierw Kamil Śliwowski opowie nam trochę o swoich odkryciach dotyczących otwartych zasobów i podzieli się z nami swoim doświadczeniem. Później Kasia Sołtan-Młodorzeniec z CEO, z naszej partnerskiej organizacji, która współorganizuje SPOET, opowie o swoich działaniach dla bibliotek, więc też będziemy serdecznie zapraszać do ich udziału. A na samym końcu ja zrobię takie podsumowanie projektu i opowiem też o tym, co nas czeka w przyszłym roku szkolnym. Tak funkcjonujemy szkolnym rokiem, robimy trochę przerwę też na wakacje. Dobre. Mam nadzieję, że mnie dobrze będzie też słychać i widać, że zaraz włączymy prezentację i spróbuję zrobić taką krótką pigułkę wiedzy i inspiracji, bo muszę przyznać, że dostałem super przyjemne i jedno z trudniejszych zadań, jak Ola do mnie napisała jakiś czas temu, że nie było mnie jeszcze na spółedzie bibliotekarskim z wystąpieniem i zapytała się, co mnie aktualnie interesuje i w tym momencie prawie, że dostałem zawału, bo interesuje mnie wszystko. Więc wybrać coś, co mógłbym dać praktycznego, było dosyć trudne. Ja na co dzień pracuję w Centralnym Domu Technologii, ale od kilkunastu lat zajmuję się otwartymi zasobami edukacyjnymi i prowadzę na ten temat bloga. I postanowiłem jednak przytrzymać się tego tematu, w którym chyba jest mi najlepiej i zrobić taki przegląd czegoś, co postanowiłem nazwać nie wszystkimi otwartymi zasobami, które mogą się przydać w pracy bibliotekarskiej, w pracy animacyjnej, w pracy z dziećmi, z dorosłymi, zarówno w takiej edukacji kulturalnej, bibliotekarskiej szerzej, ale takie zasoby, które mogą nas zachęcać do czegoś twórczego, nie tylko do korzystania z nich, nie tylko do czytania, oglądania, ale takie, które powodują, że chcemy coś zrobić więcej. No i zobaczmy, czy to wyjdzie. Ja inspiracje, muszę przyznać, z tego mam z ostatnich miesięcy w pandemii w edukacji zdalnej bardzo mocno, z takich dziwnych akcji, które nie wiem, czy widzieli Państwo, na przykład akcji IKEA, które my w CEDECie nas zainspirowały do tego, że na Dzień Dziecka, 1 czerwca, kiedy szukaliśmy pomysłu na zajęcia, i szukaliśmy jakiejś narracji takiej ciekawej, która byłaby no, nietypowa, dlatego że robiliśmy zajęcia na Dzień Dziecka zdalnie. Dzieciaki z rodzicami włączali się, tak jak tutaj teraz, przez Click Meeting i byli z animatorami, tylko przez ekran się kontaktowali. No i szukaliśmy takiej inspiracji, która by spowodowała, że nie byłoby to dziwne i nienaturalne, żeby zajmować się edukacją techniczną, żeby uczyć ich czegoś technologicznego, żeby uczyć ich czegoś aktywnego o nauce, o technologii przez internet, kiedy eksperymenty robią samodzielnie. I wpadliśmy na to, że jedne z zajęć były o architekturze i o budowaniu fortecy i w domu fortów za pomocą pów, kocy i podobnych elementów. Co pewnie Państwo, kto ma dzieci, to świetnie to zna. Ja pamiętam zresztą też. Myślę, że w trzecim tygodniu pandemii poddałem się i też zbudowałem sobie fort w domu podczas jednego weekendu, więc to była dla nas inspiracja tego, jak można twórczo też podejść do tematu związanych z technologią, jeżeli tylko znajdziemy odpowiedni sposób, jak to przekazać. I na rozgrzewkę, żeby nie być gołosłowny i żeby przez 20 minut nie tylko
opowiadać. Chciałbym od razu wrzucić pierwszy link dla Państwa. Chciałbym, żebyście na tej prostej stronie internetowej, wrzuciłem na czat, mam nadzieję, że działa i że widać, to bym chciał, żeby weszli Państwo, żebyście weszli na tą stronę Emojipedia. Jeżeli ktoś z Was zna, to sobie świetnie poradzi. Jeżeli nie, to to jest bardzo prosta, chociaż angielskojęzyczna strona, ale tutaj w zasadzie potrzebujemy jednego słowa tylko. To jest biblioteka wszystkich emoji na świecie i bym chciał, żebyście w trakcie mojej prezentacji zastanowili się nad tym krótkim jednym pytaniem, jak się dziś czujecie i jak czujecie się dobrze, nieważne jak jakaś emotka ze zwierzakiem albo z przedmiotem, to wklejali te emoji albo linki do tych emoji tutaj na czacie. Ja jestem tego bardzo ciekaw, więc właśnie można zacząć wklejać, można przeklejać albo emotkę, albo link do niej. Mnie to zawsze interesuje, jak się będą Państwo czuli na takim webinarze. Moje emoji na dziś to jest głodny borsuk, albo angielska nazwa to jest honey badger, czyli borsuk miodożer. Można zgooglać na Wikipedii prawdziwe zwierzę, borsuk miodożer, który jest głodny wiedzy, bo szczerze powiedziawszy po tych 4 miesiącach edukacji zdalnej ja mam cały czas poczucie, że potrzebuję się czegoś nauczyć nowego. Już trochę się znudziłem tym, jak do tej pory działamy. No i myślę, że dzisiaj może uda mi się z tego oderwać. Dwa pytania, na które spróbuję odpowiedzieć inspiracjami ze swojej strony, inspiracjami o otwartych zasobach, to jest jak otwarte zasoby mogą być twórcze? Skąd się to w ogóle bierze technicznie? A drugie za chwilę to jest skąd takie otwarte i twórcze zasoby brać? No właśnie, więc jak to działa? Pewnie Państwo wiedzą, bo jesteście w Spoedzie, że mamy ogromny w sieci zasób materiałów na licencjach Creative Commons, o których dzisiaj nie chcę opowiadać, bo jest o nich masa treści w sieci, ale znamy je, rozpoznajemy je, one są bardzo ważnym elementem takich społeczności jak Spoed, czy takich ogromnych społeczności jak Wikipedia. I te cztery ikonki tłumaczą nam jak klocki Lego składane razem, co możemy zrobić z materiałami w sieci. I te ikonki najczęściej jednak znajdujemy przy treściach. Czy to jest wideo, czy to jest książka, czy to jest jakaś treść. Natomiast to, co mnie coraz bardziej interesuje, to jest to, że o otwartych zasobach możemy myśleć znacznie szerzej, że to nie są tylko materiały cyfrowe, że to nie jest tylko tekst, grafika, czy wideo, czy muzyka, tylko to, co mówimy, że jest otwartym zasobem, to może być również taka treść, która tak jak Wikipedia jest czymś znacznie większym niż tylko sumą swoich treści. Wikipedia jest też rzeczą, która zasila ogromną ilość biznesu. Czasem o tym zapominamy, ale Wikipedia pod spodem tak naprawdę jest w wielu innych aplikacjach. Treści, mapy z Wikipedii wspierają na przykład nawigację, którą mają Państwo w swoich samochodach też. Czy wspierają Google Mapsy, na których szukamy informacji, gdzie zjeść albo gdzie jest najbliższy sklepik czy stacja benzynowa, ale no nadal są to treści. I pewnie mniej Państwo znają, chociaż jeżeli ktoś zna, to proszę napisać na czacie obok tych emoji, super, dziękuję za tą kolekcję fajnych emoji. Czy znają Państwo też takie logotypy, ten zielony i niebieski tutaj, czyli open source i open hardware? To jest poziom otwartych zasobów, który wchodzi trochę głębiej. Pierwszy z nich open source mówi o otwartych zasobach cyfrowych, czyli takich jak kod oprogramowania albo kod, na którym działa robot, na którym uczymy dzieciaki programowania, czy w szkole, czy w bibliotece. Jeżeli ktoś z Was na przykład zna Scratcha, czy Scratcha Juniora, czyli najpopularniejszy na świecie program do nauki kodowania, do nauki programowania, to on jest też otwarty i dzięki temu, że jest otwarty, nie tylko sama strona jest popularna ze Scratchem, ale w zasadzie większość robotów, które tworzą firmy na całym świecie, z tego Scratcha może korzystać, czy nawet z Lego, które też już pozwala, żeby kodować nie tylko w swoim środowisku, ale też powoli wchodzi również w Scratcha. No i na koniec, na najwyższej półce jest już taka fascynująca, która się najczęściej wydaje nam bardzo trudna rzecz. To jest coś, co nazywamy open hardware, czyli otwarty sprzęt techniczny, tak tutaj prościej bym to przetłumaczył, gdzie mamy również zasoby, które możemy fizycznie przerabiać. I tu na chwilę się zatrzymam, pójdę dalej, bo w przykładach myślę, że to będzie jaśniejsze.
I chciałbym po prostu przejść przez kilka ciekawych przykładów, które dla mnie są inspiracją edukacyjną w ostatnich miesiącach w edukacji zdalnej, zwłaszcza kiedy dzieciaki, które przychodzą na zajęcia cyfrowe do CDT-u, nie chcą tylko się uczyć przedmiotowo, one naprawdę szukają inspiracji do tego, co mogłyby robić ciekawego w domu albo co mogłyby robić ciekawego w przyszłości. I myślę, że tutaj to i szkolnie, i bibliotekarsko to jest otwarte pytanie i ważne. I zacznę od najprostszych. Od najprostszego przykładu otwartego zasobu, który mnie zawsze inspiruje niesamowicie, bo to jest prosty przykład z jednej strony, a z drugiej strony niesamowicie skomplikowany, to jest podręcznik OpenStax. I OpenStax jest podręcznikiem w tym momencie do fizyki, powstaje też do chemii, podręcznikiem akademickim. Ja zresztą wrzucę Państwu również link do tego. I wszystkie linki będą w prezentacji, a prezentacja będzie do pobrania, więc jak ktoś nie zanotuje, to się proszę nie przejmować. Ale OpenStax jest dla mnie ogromną inspiracją jako otwarty zasób, bo można byłoby pomyśleć, no dobra, napiszemy podręcznik i wydamy go za darmo w sieci na wolnej licencji, niech sobie studenci korzystają, a niech biblioteki mogą go wypożyczać za darmo. Tylko jak już zrobili ten podręcznik otwarty, to jednak co się udało im osiągnąć, to jest nie tylko ogromna oszczędność, że studenci nie muszą płacić za podręcznik, a uczelnie, biblioteki akademickie oszczędzają pieniądze też, czy oszczędzają papier, bo ten podręcznik jest drukowany, ale jednak rzadziej, to okazało się, że ten podręcznik ma nie jedną, tylko kilka tysięcy wersji. I nawet w Polsce takich wersji tego podręcznika jest kilka, dlatego że dzięki takiej prostej zmianie, że podręcznik jest wydany jako treść, ale również jako surowe pliki, czyli takie po prostu czyste pliki wordowskie i tak dalej, które możemy przerabiać na specjalnym programie, to każdy wykładowca na przykład może trochę zmodyfikować ten podręcznik. Gdyby to był Pan Tadeusz, to wyobraźmy sobie, że tutaj byśmy zmieniali kolejność, powiedzmy, ksiąg, co byłoby pewnie trudne dla polonistów i polonistek. Natomiast w przypadku nauki fizyki to jest istotne, że ta kolejność jest istotna dla różnych wykładowców, jak coś chcą przedstawić. I to powoduje nagle, że ten otwarty zasób nie tylko robi oszczędność, ale on też generuje ogromną nową kreatywność po stronie wykładowców, którzy wcześniej jednak z takiego podręcznika nie mieli za łatwo opcji skorzystać. Kolejną rzeczą, która mnie w ostatnim takim czasie inspiruje, to zresztą bardzo świeżą, która też pokazuje coś więcej niż tylko, że otwarty zasób to jest coś, co możemy oglądać, to są treści wideo, które udostępniają profesjonalne telewizje. Ostatnim takim fajnym newsem jest niemiecki serial Terra X, który jest dostępny. Mimo że tylko po niemiecku, to ogromna ilość treści wideo, która powstała w produkcji, jest łatwa do przerabiania. I to jest taki kolejny poziom tego, co nam dają otwarte zasoby. To znaczy, że nie tylko coś oglądam, ale realnie ja też mogę na przykład chociażby do tego materiału zrobić tłumaczenie na język polski. I tutaj pokazujemy sobie ten większy potencjał otwartego zasobu, ale to nadal jest dosyć proste. Idźmy dalej. I obiecuję, że dojdziemy do czegoś bardzo skomplikowanego, ale co będzie nadal dla nas wszystkich dostępne, nieważne jak jesteśmy sprawni technicznie czy programistycznie. Otwarte zasoby mogą być również elementami i takimi treściami w sieci, które nie tylko są dla mnie do wykorzystania w taki bierny sposób, one są też do wykorzystania w sposób, który jest bardzo aktywny i który nie jest aktywny tylko dlatego, że ja się w niego angażuję, tylko dlatego, że mogę je przestawiać. I tutaj, o, przepraszam, swój link wkleiłem, teraz poprawny będzie drugi. To będzie mała praca domowa. Polecam wszystkim z zainteresowaniem nauk ścisłych. Proszę sobie zobaczyć taką stronę z symulacjami z Uniwersytetu Colorado. Są najpopularniejszymi symulacjami do fizyki, do chemii na świecie. I co ci tutaj naukowcy postanowili zrobić? To postanowili zrobić taki otwarty zasób, który nie tylko każdy będzie mógł przetłumaczyć, czyli każdy nauczyciel z różnego kraju będzie mógł zrobić w swojej wersji językowej, ale też postanowili zrobić taki zasób, który będzie od razu aktywny, czyli który będzie multimedialny i w tym wypadku są to symulacje fizyczne i chemiczne, które też możemy ich wyniki zapisywać, dzięki czemu po prostu kiedy korzystamy z takiego zasobu cyfrowego, no to coraz mniej istotna jest jego licencja, coraz mniej istotna jest kwestia tego, jak jest prawnie opublikowany. Ważniejsze jest to, że ktoś go zrobił w sposób, który jest dla mnie bardzo prosty do
do przerobienia, do wykorzystania. I kolejnym takim przykładem, ja wrzucę kolejny link, bo myślę, że Państwo klikają na żywo i słusznie, nie ma co mnie słuchać tak bardzo aktywnie, tylko lepiej sobie poznać te rzeczy na żywo i pooglądać i poobracać. Kolejnym takim przykładem jest to, jakimi ciekawymi, otwartymi zasobami stały się projekty i druki 3D. Jeżeli ktoś z Państwa ma albo wypożyczał, albo ma w swojej bibliotece drukarkę 3D, albo czasem gdzieś w jakimś projekcie z niej korzysta, to wiecie, jaka jest to świetna zabawa. Nie tylko drukowanie, ale nawet samo projektowanie 3D. Wczoraj byłem na innym spotkaniu, na którym rozmawialiśmy też i pojawił się wątek tego, że druk 3D mógł być ciekawym zastosowaniem na edukację zdalną zawodową. I wydaje się, że z tymi możliwościami, jakie dzisiaj mają programy i drukarki, to jest coraz nam bliższe. I to jest ciekawy przykład, który mnie ostatnio zaskoczył, druku 3D, który ma super zastosowanie na biologii i takiej bardzo, bym powiedział, historii, ale już historii naturalnej niż historii ludzkości. Wystawa, która nie mogła się otworzyć fizycznie, bo pojawiła się pandemia, wystawa w Uniwersytecie, na Muzeum Oksfordzkim, postanowiła po prostu swoje eksponaty, które miała wystawić fizycznie do oglądania, wystawić w sieci jako projekty nie tylko do oglądania, ale również projekty do samodzielnego druku. I ten link, który tutaj wrzuciłem, czyli First Animals, to są eksponaty, które ludzie mieli oglądać, ale postanowili wrzucić je do sieci o krok więcej, czyli nie tylko je pokazać, ale pokazać je w taki sposób, w których każdy z nas może taką wystawę powtórzyć. Jeżeli ma drukarkę albo ma fajne ekrany, dobre, może ją powtórzyć w swojej instytucji, w swojej szkole czy bibliotece. Więc widzimy, że te otwarte zasoby naprawdę stają się czymś coraz ciekawszym i ambitniejszym, coraz bardziej multimedialnym. I znów inspiracja z ostatnich dni, która mnie rozwaliła i podejrzewam, że na poprzednich webinarach w Spoedzie ten wątek już się mógł pojawić, też nauki kodowania i narzędzi do edukacji zdalnej. I tak jak wspominałem, że otwarte zasoby to jest też kod, czyli kod oprogramowania, na którym na przykład stoją strony takie jak Scratch, czy tutaj w wypadku mamy CodeMakerWonder, to jest trochę inna firma. W każdym razie tutaj to oprogramowanie otwarte i otwarty zasób edukacyjny, którym ono robi, próbuje rozwiązać bardzo ciekawy problem, który pojawił się również w ostatnich miesiącach. Bardzo często w bibliotece, czy w szkole, czy w domu kultury uczymy dzieci programowania za pomocą sprzętu, który tam jest, na przykład konkretnego robota, który mamy i którym dzieciaki mogą sterować. Natomiast kiedy nie możemy przyjść do takiej instytucji, no to czy to oznacza koniec zabawy? No to byłoby słabe, więc twórcy oprogramowania i twórcy robotów wpadli też na świetny, prosty system, żeby uczyć dzieciaki nie tylko kodowania, które jest kodowaniem na samym ekranie, ale też kodowania, które robi iluzję prawdziwego świata i prawdziwego robota. Tutaj pod tym linkiem, też go zaraz wrzucę jeszcze Państwu, jest symulator robotu, więc możemy też sterować Dashem i Dotem wirtualnie, więc próbujemy połączyć fizycznie te dwa światy. I jakby tutaj widać idealnie siłę otwartego oprogramowania typu Scratch i otwartych zasobów edukacyjnych, które wokół Scratcha się pojawiły, do tego, żeby zrobić absolutnie niesamowite rzeczy bez wychodzenia z domu bardzo często. Więc znów trochę wrzucam bardzo szybko kilka inspiracji, ale mam nadzieję, że się mogą gdzieś przydać i komuś coś zadzwoni z którąś z nich. I tak jeszcze kończąc ten szybki przegląd, też wydaje mi się, że warto właśnie do otwartych zasobów podchodzić i szukać takich miejsc, takich źródeł, które będą Państwa motywować do tego, żeby z otwartym zasobem się bawić. Ja na przykład uwielbiam i korzystam oczywiście też z wolnych lektur, ale osobiście nie jestem osobą, która remiksuje wiersze albo potrzebuje się ich nauczyć na maturę, więc dla mnie wolne lektury, już kiedy nie jestem uczniem, są zasobem otwartym, świetnym, ale biernym. Jak szukam e-booka czy audiobooka, to tam po nie sięgnę, natomiast najbardziej poszukuję takich, które mnie zmuszą do tego, żebym się też czegoś nowego nauczył i bardzo lubię takie małe, drobne, otwarte zasoby, jak tutaj przykład The Noun Project, też rzucę Państwu link, bo od razu warto poeksperymentować, gdzie to jest super prosty zasób otwartych ikon i grafik, ale przez to, że są to grafiki wektorowe, a nie zdjęcia, to ja mogę je bardzo łatwo przerabiać, co oznacza, że nie tylko pobieram zdjęcie z sieci, ale równocześnie mogę bez programu graficznego, czyli nawet będąc, nie wiem, 6-7-latkiem,
wejść w jakieś podstawowe elementy edycji grafiki, pozmieniać kolory, pobawić się tym wektorem, jego kształtem i tak dalej, co już uruchamia we mnie jednak jakieś twórcze, małe kompetencje, a nie tylko kompetencje tego, żeby znaleźć coś w sieci i to po prostu pobrać, czy posłuchać, czy obejrzeć. Co jest też ważne i też jest super, ale próbuję Państwu pokazać takie otwarte zasoby, które albo zmuszają, albo zachęcają nas do tworzenia, do przerabiania. Tak, trzeba się zalogować na Denaunt, żeby móc korzystać z przerabiania tych grafik, natomiast same pobieranie nie wymaga logowania. I ostatnie dwa poziomy, to jeszcze szybko wrzucę. Ogromny, o którym wszyscy świetnie wiemy, to są zasoby NASA i najczęściej je możemy znać z takich bardzo prostych rzeczy. Ja na przykład na swojej tapecie na komórce mam codziennie inną tapetę z NASA, inne zdjęcia i to jest fajne, ale bierne wykorzystanie. To się dzieje w tle. Natomiast to, co robi NASA, i tutaj polecam portal opennasa.gov, to jest portal, na którym znajdą Państwo już zasoby nie tylko na poziomie zdjęcia wideo z sieci, ale dosłownie całe potencjalne projekty technologiczne, projekty naukowe, które możemy się wkręcić albo z uczniami, albo z grupą naszych wolontariuszy, czy osób, które przychodzą do biblioteki, jeżeli mamy jakąś społeczność. I tutaj mamy już zasoby takie bardzo aktywne. Zresztą widać po tym pierwszym panelu, pyta się nas strona, jak najlepiej byś siebie opisał, opisała. Czy jesteś społecznym naukowcem, czy jesteś osobą, która tworzy technologię, czy jesteś aktywistą, czy jesteś zainteresowany po prostu takimi sprawami rządowymi związanymi z kosmosem, czy jesteś po prostu osobą ciekawą. Ja polecam kliknąć na przykład na Citizen Activist, na ten aktywista, bo przy tym wyborze, co mnie osobiście bardziej interesuje, od razu dostaję na przykład zasoby dotyczące ochrony klimatu, informacji, które NASA ma na temat zmian klimatycznych, które mogą mi pozwolić na przykład albo się rozwinąć, nauczyć czegoś, albo być lepszym aktywistą na rzecz ochrony klimatu. I pod tym względem muszę wrzucić już prawie że dwa ostatnie linki, które mam nadzieję, że będą puentą tego, o czym chciałem dzisiaj powiedzieć, bo otwarte zasoby dla mnie osobiście, poza tym, że są pasją, one mam nadzieję, że też są w stanie pomóc rozwiązać pewne globalne problemy. I czy jesteśmy edukatorem, edukatorką, czy pracujemy w bibliotece, myślę, że naszą rolą jest pomagać naszym odbiorcom, czytelnikom, uczniom uczyć się, jak te problemy zaadresować, jak te problemy spróbować rozwiązać, albo przynajmniej wspierać ich rozwiązania. I tutaj będzie kolejny mały link do otwartego zasobu, ale bardzo już specyficznego, którym też się lubię w wolnej chwili pobawić. Ten konkretny, który widzą Państwo na ekranie, to jest symulacja ocieplania się klimatu na świecie. Wrzuciłem link do większej ilości takich symulacji, które ma Google, które produkuje Google i są tam przykłady gier i zabaw od tematów typu cyfrowy dobrostan, bo właśnie tak jak ten przykład tutaj, gdzie możemy na bazie otwartych danych, danych z NASA również, uczyć się w sposób bardzo taki wciągający, bo ta symulacja jest zarówno ładna, jak i jest świetnie przygotowana, jest trochę taką małą grą. Możemy uczyć się i przeglądać rzeczy, które dotyczą prawdziwej wiedzy, która jest też nam potrzebna do tego na przykład, żeby lepiej zrozumieć wyzwania klimatyczne. Więc jeżeli chcemy zrobić na ten temat zajęcia, lekcje, wystawę, pokaz czy spotkanie w bibliotece, to czemu nie sięgać też nie tylko po surową wiedzę, czystą wiedzę, ale też nie sięgać po takie elementy, takie multimedia i takie otwarte zasoby, które przekonują najmłodszych zwłaszcza znacznie bardziej. I tutaj zawsze dla mnie te eksperymenty Google'a są świetną inspiracją, dlatego że robią je naprawdę na najwyższym poziomie. Oczywiście stoi za tym banda programistów i programistek w większości sytuacji. Nie zrobilibyśmy wielu takich rzeczy samodzielnie, zbyt prosto, ale nadal jest to coś, co zostało stworzone po to, żeby być jak najbardziej przekonujące i działać w sposób taki budujący w nas też zainteresowanie. I ostatnią rzeczą, którą pokażę, a potem uzupełnię linki, o które pytają Państwo na czacie, bo widzę, że kilku nie zdążyłem wstawić na szybko, to jest taki zasób, który chyba łączy to wszystko naraz.
Jak Państwo teraz się zastanawiają, o czym ten człowiek rozmawia dzisiaj do nas, dlaczego klimat, dlaczego skamienieliny z czasów prehistorycznych, a nie otwarte zasoby typu więcej książek darmowych i tak dalej, to dla mnie taką ogromną inspiracją tego, czym otwarte zasoby mogą być w następnym kroku, to są przykłady właśnie związane z ekologią. Jeden z takich bardzo prostych i bardzo, który lubię, to jest dosyć popularny program na stronie Instructables. Instructables mogą Państwo kojarzyć z sieci, to jest najpopularniejsza strona z instrukcjami, jak coś zmontować, złożyć, gdzie ludzie publikują niesamowicie popularne też projekty architektoniczne albo energetyczne. I parę lat temu powstało bardzo dużo, czy już od paru lat powstaje bardzo dużo projektów związanych z ekologią. I tutaj jest przykład jednego z najprostszych możliwych koncentratorów energii słonecznej, który jak widać naprawdę nie jest bardziej skomplikowany niż zrobienie kawałka szklarni, jeżeli ktoś się tym kiedyś zajmował. Jest z bardzo prostych i tanich też elementów do zbudowania. I ten instrukcja, sama instrukcja w sieci opublikowana ze zdjęciami od pierwszych osób, które to tworzyły, została wyświetlona 115 tysięcy razy, natomiast jak znajdziemy sobie po komentarzach, kto pisze z całego świata pod tą instrukcją, gdzie zbudowali te koncentratory, gdzie jakie przerobiono, że na przykład ktoś zrobił tą samą konstrukcję, ale kilka razy większą, żeby sprawdzić, czy też zadziała, ktoś na przykład zrobił na tym całą farmę ogrzewa dzięki koncentratorowi mocy, który przerzuca to na energię parową i takich jakby przeróbek jest tak dużo i one tak bardzo wpływają na czyjąś rzeczywistość i na przykład oszczędzają komuś energię, oszczędzają komuś w jakimś miejscu na świecie pieniądze czy czas, a równocześnie są odnawialnym źródłem energii, jednocześnie też są bardzo proekologiczne i to wszystko bierze się z tego, że ktoś parę lat wcześniej postanawia swój projekt, swój pomysł opublikować jako otwartą instrukcję i tak ją promować. Więc to jest zawsze dla mnie taka inspiracja, że te otwarte zasoby zdecydowanie przekraczają edukację i mam nadzieję, że to Państwa dzisiaj jakoś zainspiruje do tego, że nasza praca w bibliotekach czy w szkołach może być też na rzecz zmiany świata na lepsze. I żeby nie być gołosłowny, to ja kończę i na chwilę zostaję uzupełnić linki. Jeżeli interesuje Państwa to bardziej, to polecam trzy linki. Po pierwsze, więcej tych zasobów opisuję na swojej stronie. Jeśli chodzi o narzędzia do pracy i edukacji zdalnej, to polecam też bloga CDT-u, gdzie pracuję. A taka metodyczna inspiracja, jak to wykorzystać bardziej, no to odsyłam do bloga Stowarzyszenia Cyfrowy Dialog, do jej ostatniego wpisu na temat twórczego społeczeństwa. Tam pewnie znajdą Państwo też trochę więcej informacji na temat połączenia między nauką kodowania i otwartością, a właśnie nauką kreatywności. Ja dzisiaj trochę to skondensowałem w 25 minut, wszystko na raz, bo tylko tyle czasu miałem i dostałem. Mam nadzieję, Ola, że nie przesadziłem. Uzupełniam linki i bardzo dziękuję. Było bardzo miło spotkać. Jak ktoś jeszcze ma emoji, to proszę rzucać. Mam dosłownie kilka minut przydzielone przez Olę, mówiła. Mam nadzieję, że mnie słychać. O, słychać mnie? Proszę o potwierdzenie. Wspaniale. Kamil mówił o otwartych zasobach, ale mówił też dużo o klimacie, a ja chciałabym zaprosić Państwa do udziału w dwóch akcjach, które prowadzę, obie od pierwszej edycji. Jedna to znana Państwu, mam nadzieję, akcja Noc Bibliotek. Nazywam się Katarzyna Sołtan-Młodorzeniec, pracuję w Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, która tę akcję prowadzi od 2015 roku. Zaraz Ola, o właśnie, wrzuci informacje. To jest mapa, która w tej chwili, tak wygląda mapa Noc Bibliotek w tej chwili. Chwilę temu odpaliliśmy rejestrację. Noc Bibliotek po raz szósty już odbywa się w tym roku w pięknej dacie 10.10.2020, czyli w drugą sobotę października. Będzie to oczywiście specjalne wydanie, w zależności od sytuacji pandemicznej, częściowo w wersji online, częściowo w bibliotekach, ale o szczegółach będziemy mówić już bliżej samego wydarzenia, natomiast hasłem akcji jest właśnie klimat na czytanie, mówiąc o samej nocy. Mam nadzieję, że poczują się Państwo zainspirowani tym hasłem. Klimat na czytanie, czyli wiadomo, klimat, czyli ochrona zasobów planety, czemu służy wypożyczanie, dzielenie się, czemu sprzyjają biblioteki.
klimat na czytanie, czyli czas sprzyjający czytaniu. Teraz w tym okresie, kiedy mamy utrudniony dostęp do kultury, wiadomo, książki są wyjątkowym przyjacielem. Biblioteki, jak były zamknięte, był duży protest społeczny, dlaczego? Teraz już są otwarte i pojawiły się przed nimi kolejki. Także dobry czas na czytanie, sprzyjający czytaniu, też literatura jako forma wytchnienia. A drugie znaczenie, to od którego zaczęłam, czyli po prostu idea biblioteki, bardzo progresywna, mimo że instytucje te są kojarzone tak dosyć tradycyjnie, niesłusznie, czyli miejsce, biblioteka jako miejsce, gdzie dzielimy się, wypożyczamy, co przyczynia się do propagowania idei zero waste i ochrony zasobów planety. Jeśli chodzi o zgłoszenia do akcji, to one trwają do samego wydarzenia, czyli do 10 października, ale zachęcamy do wcześniejszego, jak najszybszego zarejestrowania biblioteki. 1000 bibliotek prześlemy pakiety materiałów, plakaty, książki i inne materiały wspierające organizację akcji. To się cieszę, że słuchaj. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły, to zapraszam na stronę nocbibliotek.pl. Tam każdego dnia pojawiają się nowe informacje, jest coraz więcej informacji, jak ta akcja będzie przebiegała. Oczywiście, tak jak powiedziałam, do ostatniej chwili będziemy ją modyfikować. A teraz poproszę drugi slajd dotyczący programu, małego programiku dla 50 bibliotek. W międzyczasie to pokażę Państwu książkę, która jest, którą dostają wszystkie biblioteki biorące udział w tym programie. To jest program domowy Rodzinne Historie o Słowach. Adres strony to tutaj wpiszę, domowy.org.pl. To jest program... Świetnie. To jest program, który jest niestety skierowany tylko do 50 bibliotek, także tutaj bardzo zachęcam do tego, żeby pospieszyć się z rejestracją. Wszystkie biblioteki zgłoszone dostają od nas taką piękną książkę inspiracyjną ze scenariuszami zajęć i z materiałami do samodzielnego wypełniania przez dzieci, a także zeszyt aktywnościowy, na stronie pojawi się gra słowotwórcza. Generalnie jest to program, który dotyczy polszczyzny domowej, rodzinnej, familektu, czyli słów, którymi posługujemy się w rodzinach. Często są to słowa wymyślone przez dzieci, przekręty językowe, jakieś powiedzonka seniorów, które świadczą o pochodzeniu naszej rodziny. Gdzie można obejrzeć webinar z poniedziałku? Jest na stronie Noc Bibliotek na Facebooku i na stronie domowy na Facebooku. Dzisiaj będzie też już na stronach internetowych również, także zapraszam, dostęp jest póki co z Facebooka, a za chwilę już ze strony nocbibliotek.pl i ze strony domowy.co.org.pl. O, cieszę się. Natomiast, tak jak powiedziałam, jeśli chodzi o domowy, to warsztaty można zorganizować do 15 października, czyli również w ramach Nocy Bibliotek. Webinar, o którym tutaj, który zapytała jedna z pań, odbył się w poniedziałek i dotyczył tego, jak poprowadzić te warsztaty w sposób zdalny, czyli jak Państwo jako bibliotekarze łączycie się z uczestnikami zdalnie i oni wirtualnie tworzą słowniczki domowe, które mają być efektem tego programu i opracowują w twórczy sposób przyniesione przez siebie na warsztaty słowa, ale też wspólnie bawicie się Państwo językiem i taką, ogólnie mówiąc, świadomość językową i możliwości współczesnej polszczyzny eksplorujecie. Także zapraszam serdecznie do obu tych programów. Szczegóły, tak jak powiedziałam, na stronie, a także zaraz tutaj podam do siebie adres e-mail i zapraszam do kontaktu. Takie pytania proszę kierować do mnie. Cieszę się, że mogłam do Państwa mówić i liczę na to, że mimo tych trudnych, dziwnych okoliczności uda nam się obie akcje w takich trochę wyjątkowych, specjalnych odsłonach, ale kontynuować. Aha, w porządku, słychać. Dobrze, i bądźmy w kontakcie i zapraszam do udziału. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dzień dobry ponownie. Mam nadzieję, że mnie teraz słychać i widać, ponieważ zupełnie niestety przez problem z internetem znikłam na chwilkę, więc też niestety nie miałam okazji usłyszeć Kasi Sołtan Młodożeniec i jej prezentacji, ale jestem święcie przekonana, że
jeden i drugi projekt jest po prostu warty udziału i też serdecznie zachęcam. I też nie zdążyłam przez problemy techniczne podziękować Kamilowi za jego prezentację. Ona też była dla mnie jakoś bardzo, bardzo ważna i bardzo mi bliska, ponieważ my też od września ruszamy z projektem dla nauczycieli i będziemy mówić właśnie o klimacie i będziemy tworzyć z nauczycielami otwarte zasoby edukacyjne do właśnie do edukacji klimatycznej, bo też nam się wydaje, że to są tematy, które sobie są bardzo, bardzo bliskie, więc zachęcamy też do obserwacji, a bibliotekarzy szkolnych, bibliotekarki również do udziału w samym projekcie. Dobrze, więc tak, co się do tej pory działo w projekcie? Do tej pory po pierwsze, odbył się nasz pierwszy taki naprawdę nasze ukochane dziecko, kurs internetowy, w którym wzięło 380 aż uczestniczek, uczestników i ponad 200 osób go ukończyło. To jest naprawdę niesamowity wynik i tu chciałam od razu też z jednej strony podziękować, z drugiej strony zaprosić do udziału, podziękować, ponieważ statystycznie takie kursy kończy mniej więcej 10% uczestników. Więc tutaj wyraźnie widać, że Państwo, którzy uczestniczyli w kursie, podeszli do tego zadania ambitnie i dzięki temu również powstało bardzo, bardzo dużo otwartych zasobów edukacyjnych, które będziemy zbierać, będziemy wrzucać na stronę internetową, będziemy publikować i udostępniać. Szukałam również, robiliśmy również ankietę ewaluacyjną po kursie i to, co znalazłam już w takim opracowaniu tej ankiety, co wydaje mi się bardzo fajnym podsumowaniem kursu, to właśnie, że z jednej strony jest on takim narzędziownikiem i można tam znaleźć dużo konkretnych narzędzi i wiedzę, ale też taką inspirację i motywację do działań, więc tym bardziej zachęcam. Teraz będę mówiła też o kolejnej edycji kursu. Przykładowe zasoby. Ja wrzuciłam tutaj te linki, ponieważ sama prezentacja będzie dostępna, więc będzie można sobie wejść. To są przykładowe zasoby, które powstały jako zadanie kursowe więc, i one są bardzo, bardzo różne. Z jednej strony mamy takie mocno skupione na kompetencjach cyfrowych, materiały otwarte, wrzucone na stronę Labibu. Z drugiej strony mamy scenariusze, które po prostu powstały w Google Docsach. Bardzo fajny scenariusz gry miejskiej, świetna warsztat z obsługi aplikacji Canva. One są naprawdę i wszystkie oczywiście na wolnych licencjach, wszystkie oczywiście do wykorzystania dla Państwa, więc zachęcam też, żeby sobie do tej prezentacji później zajrzeć i popatrzeć, z czego można korzystać. Tutaj taki pomysł na scenariusz warsztatu dotyczący wystaw cyfrowych, więc też te pomysły i te prace takie końcowe były bardzo, bardzo różne i bardzo takie rozbudowane tematycznie, więc tutaj bardzo serdecznie zachęcam też, żeby sobie je poprzeglądać. Będziemy ten katalog układać, uzupełniać, żeby faktycznie te prace były i scenariusze były dostępne. Oprócz tego odbyły się webinaria, ten jest szósty nasz końcowy, co prawda z problemami technicznymi, co nie zmienia faktu, że wszystkie nasze webinaria są dostępne, można sobie je obejrzeć kolejny raz, na razie na Facebooku, później również będą na tej stronie, którą tutaj Państwo widzą, dostępne. Tam też są wszystkie prezentacje i ta dzisiejsza również z aktywnymi linkami, o które tutaj widzę, pani Anna prosiła, będzie można sobie pobrać i będzie można wejść w materiały. Mieliśmy bardzo dużą frekwencję. Powiem od razu, że w naszym wniosku wpisałyśmy, że w jednym webinarze weźmie udział do 50 osób.
A na naszym, na webinarze, w którym wzięło najwięcej udziału osób w tym cyklu, to było ponad 1000, więc zdecydowanie nie doceniłyśmy chęci udziału Państwa w naszych wydarzeniach, za co serdecznie dziękujemy. I chciałam tutaj się odnieść do jednego konkretnego materiału, który powstał w ramach Społedu Biblioteka, a mianowicie Biblioteki Online a Prawa Autorskie. To jest właśnie taki materiał, który powstał po webinarze dotyczącym prawa autorskiego, tym najbardziej popularnym, tym, w którym najwięcej osób wzięło udział. Dlatego tym bardziej pomyślałam, że przypomnę Państwu, że taki materiał jest i on jest jak najbardziej aktualny i zachęcamy do korzystania. Również dlatego, że po prostu Centrum Cyfrowe tym prawem autorskim w cyfrowym, prawem autorskim w internecie się zajmuje i zachęcamy po prostu, żeby też z tej naszej organizacyjnej wiedzy korzystać. A co od września? Od września po pierwsze rozpoczną się szkolenia lokalne dla dorosłych, szkolenia z wykorzystania kompetencji cyfrowych. Tych szkoleń w tym roku odbędzie się 45, a właściwie odbędą się na 45 lokalizacjach. W każdej lokalizacji będą 3 warsztaty i też już wkrótce rozpoczniemy nabór na trenerów, trenerki, więc jeżeli do prowadzących warsztaty, więc jeżeli wśród Państwa są takie osoby, które chciałyby poprowadzić webinar, przepraszam, poprowadzić taki warsztat online, jeżeli sytuacja nie pozwoli na taki stacjonarny, a może Anusz już od września będzie bezpiecznie prowadzić warsztaty stacjonarne. Więc zachęcam też, żeby obserwować nasze strony i ze względu na sam udział w warsztatach i na ogłoszenie dotyczące prowadzenia warsztatów. Za to na początku 2021 wydaje się, że to jeszcze kawał czasu, a jednak ten czas też pędzi. Więc na początku 2021 będziemy zapraszali na konferencję podsumowującą. Znowu tutaj od razu się tak zabezpieczam, że zobaczymy, jak będzie wyglądać sytuacja. Oczywiście w naszych głowach jest to bardzo duże stacjonarne wydarzenie, na którym się spotykamy wreszcie twarzą w twarz i poznajemy i się czujemy i wymieniamy dobrymi praktykami, ale mówię też o tym już teraz, dlatego że to będzie też takie wydarzenie otwarte, to będzie wydarzenie, na które też będziemy zapraszali Państwa do prowadzenia własnych zajęć i do pokazywania tego, co na co dzień Państwo robią w swoich bibliotekach, bo bardzo będzie nam też zależało, żeby te dobre, otwarte praktyki, żeby je pokazać po pierwsze, a po drugie, żeby je też zobaczyć. Będziemy też zbierać te praktyki, będziemy robić publikację podsumowującą działania wokół Społedu, więc to jeszcze przed nami. Ja bardzo mocno trzymam kciuki, oczywiście z różnych powodów, ale tak, trzymam bardzo mocno kciuki, żeby pandemia nas zostawiła i żebyśmy mogli już się spotykać na żywo, bo tych spotkań myślę, że większości z nas brakuje. A to może być taka wyjątkowa okazja. I co ważne, również na początku 2021 roku ruszy kolejna edycja naszego kursu. Kurs będzie troszeczkę odświeżony. My bardzo uważnie właśnie wsłuchiwaliśmy się też w głosy naszych absolwentów, osób, które ukończyły ten kurs i będziemy zmieniać niektóre materiały, ale tak też od razu mówię, że jeżeli ktoś już ukończył pierwszy kurs, to te zmiany nie będą na tyle istotne, żeby opłacało się brać udział po raz drugi. Za to co najważniejsze, o czym warto wiedzieć, że jest to kurs, który jest kursem mentorskim, to znaczy każda osoba dostaje tak naprawdę indywidualną opiekę swojego mentora. Jest on dosyć krótki, myśmy starali się streścić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, więc jest to te 6 tygodni i jest on też praktyczny, to znaczy bardzo nam zależało, żeby nie mówić o zasobach jako takich, to znaczy zakładamy, że otwarte zasoby, te wszystkie materiały, narzędzia, to jest tylko jakiś środek do osiągnięcia celu, że staramy się pokazywać jak najwięcej inspiracji do prowadzenia własnych zajęć, do tworzenia
takich zajęć, które są dostosowane do potrzeb i prowadzących, i tych osób, które biorą w nich udział. Więc na tym będziemy się na pewno i w tym roku skupiać. A teraz, jak już obiecałam, będzie też troszkę o przygodach. Chciałam zaprosić na dwie rzeczy, może na dwie rzeczy, które są dostępne u nas na stronie. Po pierwsze, mamy od niedawna kurs, który się nazywa Transformator Kultury. Jest to kurs przeznaczony, taki online'owy, otwarty dla instytucji kultury. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby przejść taką transformację cyfrową, albo dowiedzieć się, czym jest transformacja cyfrowa, albo po prostu poznać fajne narzędzia, które pomagają przygotowywać różne narzędzia cyfrowe przydatne w pracy w instytucji kultury, to właśnie ten transformator kultury może pomóc. Tutaj zachęcam, on jest bardzo rozbudowany, można sobie powolutku w swoim tempie czytać, oglądać, czytać dobre praktyki, przykłady. Jest to takie troszkę inne podejście też do otwartości i do kompetencji cyfrowych. A druga rzecz z kategorii przygoda. Chciałam też serdecznie Państwa zaprosić na czwartek na wydarzenie, które się odbywa online. I tu akurat uważam, że to jest ewidentna zaleta, że takie fajne wydarzenie nie jest po prostu w małym klubie w Warszawie, a jest ono dostępne dla wszystkich właśnie dzięki temu trochę, że wszyscy się przenieśliśmy online. Co to za wydarzenie? Więc jest to klub komediowy, czyli taka improwizacja na żywo na podstawie książki Jadłonomia. Jest to książka kucharska, jarska chyba się tak mówi, która powstała między innymi na podstawie przepisów z domeny publicznej. Dlatego też zaprosiliśmy właśnie autorkę Martę Dymek do udziału w kampanii Bez Spiny. Jest taka kampania, która wspiera wykorzystywanie otwartych zasobów edukacyjnych i głównie domeny publicznej w różnych dziedzinach życia. Zaprosiliśmy ją właśnie do współpracy przy tej kampanii i do udziału w wydarzeniu, w takim, nazwijmy to, przedstawieniu komediowym na podstawie przepisów wegetariańskich. Już tak na sam koniec chciałam tylko przypomnieć, po co w ogóle się spotykamy od roku, a właściwie nawet może nie po co, bo to pewnie może nie najlepsze określenie, a co nam oprócz tej przygody i tych zasobów przyświeca. I chciałam, dlatego tak jeszcze tu wrzuciłam ten slajd dotyczący otwartości i o tym, żebyśmy w ogóle o siebie dbali i pamiętali też w czasie wakacji, czym ta otwartość jest. I myślę sobie, że to jest taka fajna myśl nie tylko na pracę, tylko w ogóle na życie. I tak jak tu już tutaj też się pojawiło na tym webinarze wcześniej w wypowiedziach Kamila, że ona się gdzieś tam łączy nam i z tym klimatem, i z tym, jak świat mógłby wyglądać. Więc myślmy o tym dobru wspólnym. Ja jeszcze raz przepraszam za kłopoty techniczne. Mam nadzieję, że to nagranie się po prostu pojawi, jeżeli ktoś na przykład oglądał nas na Facebooku i nie udało mu się dokończyć, to obejrzy już nagranie. Będzie można zobaczyć również prezentację. I zapraszam do kolejnych działań.